Szanowni, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o paradoksie hydrostatycznym. Paradoks z języka greckiego to coś nieoczekiwanego, nieprawdopodobnego, zadziwiającego, dziwnego. Na ogół określamy w ten sposób rozumowanie, o którym wiemy, że jest słuszne, ale prowadzi do wniosków, które niełatwo nam jest zaakceptować. No i jednym z takich przykładów jest parcie na dno tych trzech naczyń. Pole powierzchni dna w każdym z tych naczyń jest takie samo. Poziom wody w każdym z tych naczyń jest taki sam. No ale ewidentnie najwięcej wody jest w tym naczyniu prawym, a najmniej w naczyniu lewym. Więc gdybyśmy tak naiwnie powiedzieli, że oczekujemy, że parcie na dno to jest po prostu ciężar wody podzielić przez powierzchnię dna, no to powiedzielibyśmy, że parcie, czyli siła, z jaką woda prze na dno w tym naczyniu, jest największa. A tymczasem to nieprawda, dlatego że no, pamiętamy, parcie to jest ciśnienie, to jest stosunek parcia do pola powierzchni, jeżeli no stąd parcie, ten ułamek można rozwikłać, można wyliczyć wartość znajdującą się w liczniku. No i mnożąc na przykład obie strony przez mianownik, przez S, przez to pole powierzchni. No i wtedy parcie to będzie iloczyn ciśnienia i pola powierzchni, a ciśnienie zależy tylko od wysokości słupa wody i ponieważ poziom wody w tych wszystkich naczyniach jest taki sam, to i ciśnienie będzie takie samo. Oczywiście trzeba tutaj dodać jeszcze ciśnienie atmosferyczne. Atmosfery, która ciśnie prze jak najbardziej na wodę, ale takie samo jest we wszystkich przypadkach, więc możemy o nim spokojnie zapomnieć. Gdyby ktoś miał wątpliwości, co to jest G, no to to jest stosunek stała proporcjonalności pomiędzy ciężarem i masą. No, stała wynosi w przybliżeniu 10 N na kilogram. No i z tego wynika, że masa 1 kg waży na Ziemi, przy powierzchni Ziemi, około 10 N. No więc właśnie, paradoks polega na tym, że parcie jest identyczne, podczas gdy ciężar wody w tych naczyniach jest ewidentnie różny. No i możemy też, może ja się zamknę, o. Możemy też sobie wyobrazić naczynie o innym kształcie, w którym ten problem jest widoczny jeszcze bardziej. No, wyobraźmy sobie taki dysk wypełniony wodą i w nim cienką rurkę, w której też jest woda. No więc ciśnienie tu na dole związane z wysokością słupa wody w tej rurce to jest G razy Rho, czyli gęstość wody, no i razy ta wysokość tego słupa tutaj. Rurka może być cienka i długa, więc to H może być dość duże. No a oprócz tego, i to ciśnienie pełni funkcję, czy ma taki sens ciśnienia zewnętrznego w stosunku do wody, która jest w tym naczyniu tutaj pomiędzy dnem, a no nazwijmy to pokrywką, nie mam lepszego pomysłu, jak nazwać tą górną powierzchnię, między dnem a górną powierzchnią. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że to jest ciśnienie zewnętrzne, zawsze sobie może wyobrazić, że ja tutaj dodam jakąś taką cienką membranę ruchomą, na którą ta woda może cisnąć i przez tą membranę cisnąć na wodę znajdującą się poniżej, no ale naprawdę to możemy sobie wyobrazić, że myślowo żeśmy taką membranę tutaj tylko zainstalowali. W takim razie ciśnienie na przykład przy dnie, tu, no to jest ciśnienie słupa wody znajdującej się w tym dysku. I to jest tyle, Rho G razy to małe H plus ciśnienie zewnętrzne. Więc ciśnienie tutaj na dole to jest suma ciśnienia tego słupa wody i ciśnienia tego słupa wody
I to jest po prostu rogie H duże, proszę bardzo, i rogie H małe. No i można G razy ro wyciągnąć przed nawias, i wtedy będzie tutaj całkowita jakby wysokość tego naczynia od najniższego punktu do najwyższego, a raczej do poziomu wody w tej rurce. No i to ma taką zabawną interpretację, dlatego że no, jeżeli policzymy parcie tego ciśnienia na dno, no, czyli pomnożymy przez pole powierzchni dna, no to się okaże, że tu będzie całkowita wysokość razy pole powierzchni, czyli objętość takiego no, walca, tak? Czyli parcie na dno jest tak duże, jakby pochodziło od ciężaru wody znajdującej się wszędzie tutaj, gdzie nie tylko tam w naczyniu, ale wszędzie tutaj dookoła, tam gdzie wody nie ma. No i jest pytanie, w takim razie można to tak sformułować, co pokaże waga, na którą postawimy to naczynie. No wszyscy zdają sobie sprawę, że pokaże wagę naczynia plus wagę wody znajdującej się w naczyniu i żadnej wagi wody znajdującej się tutaj, której nie ma tak naprawdę, a tylko wzór na parcie tak wygląda, jakby była, nie pokaże. No i tutaj warto sobie uświadomić, że takiego problemu nie ma z balonem. Jak mamy balon, to ciśnienie powietrza w balonie, różnica między ciśnieniem zewnętrznym atmosfery, znaczy ciśnieniem powietrza w balonie, a ciśnieniem atmosferycznym też rozpycha balon we wszystkie strony, no ale nikt nie ma wątpliwości, że jak się postawi ten balon na wadze, to on z powodu tego, że ciśnienie działa, będzie ważył więcej, więc tu musi być jakieś proste wyjaśnienie. No i ono jest rzeczywiście proste, dlatego że owszem, parcie na waga pokaże wypadkową wszystkich sił działających na naczynie. No plus wagę naczynia. Wypadkowa sił działających na naczynie, no to jest parcie działające na dolną powierzchnię, jak najbardziej. I to takie parcie wtedy pochodzi właśnie, tak, ma taką interpretację, jakby woda była tutaj wszędzie, gdzie jej nie ma. Także tam, gdzie jej nie ma. No ale też pamiętamy, że ciśnienie działa we wszystkich kierunkach, więc w pobliżu górnej powierzchni tego dysku mamy też ciśnienie. No i to ciśnienie pochodzi dokładnie jest równe ciśnieniu tego słupa wody, tak? Jeżeli pominąć ciśnienie atmosferyczne. No i to ciśnienie, parcie wywołane tym ciśnieniem działa do góry. A więc jeżeli chcemy policzyć wkład ciśnienia do całkowitej siły działającej na to naczynie, no to pominąwszy tam, jeszcze raz mówię, ciężar wody znajdującej się w rurce i masę rurki, możemy sobie wyobrazić, ta rurka jest bardzo, bardzo cienka. Więc jej masę i ilość wody w rurce można w przybliżeniu pominąć. No to tak, na dole jest ciśnienie P1 plus P2, stąd dotąd i stąd dotąd, przepraszam. Na górze jest ciśnienie P1, to różnica ciśnień pomiędzy górną powierzchnią a dnem, to jest P1 plus P2 minus P1, czyli samo P2. No a samo P2 to jest dokładnie ciśnienie wywołane wysokością wody o głębokości równej wysokości tego dysku tutaj, tego walca na dole. No w związku z tym różnica sił parcia będzie równa parciu ciśnienia P2. No a parcie ciśnienia P2 to jest dokładnie ciężar wody znajdującej się tutaj w tym dysku, w tym naczyniu. No bo jeżeli pomnożymy to przez S2, przez powierzchnię, no to dostajemy tam G razy ρ i jeszcze H razy S2. H razy S2 to jest wysokość i pole powierzchni, czyli objętość tego dysku. No razy ρ, razy gęstość wody, no to jest masa wody zawartej w tym dysku, no i razy G to jest ciężar wody zawarty w tym dysku. Czyli dzięki własności ciśnienia, które działa we wszystkich kierunkach, faktycznie pomimo tego, że parcie wody na dno jest większe zaskakująco, niż by się wydawało z ilości wody w tym naczyniu, to jednak waga pokaże to, czego żeśmy się spodziewali, to znaczy wagę naczynia plus
wagę wody, która się w nim znajduje. Dziękuję bardzo.